potem na Przełęcz i tam potem za tym tu co widać odejściem od Salatyna na szczyt Salatyna. A jesteśmy na... Minęliśmy Przełęcz Palenica. Udało się już z niej podejść 70 metrów do góry. Jesteśmy na 1650 i ciśniemy na Brestową, czyli tamto coś co nad Kozoczewiną wystaje. Mam nadzieję, że widać. Tak dla przypomnienia, idziemy z Siwego Wierchu. No jest jeszcze wyżej niż my. Trzeba trochę odzyskać wysokość. Trzeba było mocno zejść na 1580 po to, żeby teraz włazić na 2. Jeszcze widok na Orawy. Jeszcze widok na Babią Górę, Pilsko, Jezioro Orawskie. Ale okej, ciśniemy dalej, znowu kurczę jakieś wąskie przejścia w Kozoczewinie. Trzeba się tam będzie przyciskać znowu, tak jak na Ostrej. Ale damy radę. 1750 metrów nad poziomem morza i śmigamy na Brestową. Tam widać ludzi na szczycie, a potem przez tą Przełęcz na Salatyn. To gdzieś ten najwyższy punkt, to już jest tam gdzieś okolica szczytu prawdopodobnie, a potem po drugiej stronie Salatyna na dół. I Siwy Wierch. Nasze już dwie zdobycze. Ostrej nie polecam. Chyba że z maczetą albo piłą łańcuchową, żeby się przebijać przez Kozoczewinę. Przełęczy prawie też 200 się udało wleźć. No nie, no tak, no tak, w sumie prawie 200. To jeszcze połowa drogi, nie jest tak źle. Teraz się już pięknie pójdzie, bo strome to za bardzo nie jest, a widoki piękne także. Wysokość przy zejściu z Siwego Wierchu. Tam ta Przełęcz też jest chyba kurczę głęboka jednak, no ale trzeba tam będzie przedreptać z Brestowej na Salatyna. Teraz jest bliziutko Salatyn jak na dłoni, ale żeby się tam dostać, to trzeba jeszcze tym grzbietem przejść. Rekord,
ale ciśniemy dalej. Stop. Mała. Na szczyt jeszcze kawałeczek. Kawalątek. Jesteśmy już na 1930 metrów nad poziomem morza. A rzeczywiście tamtym się szło. Rohacie, Wołowiec lodowy, piękny widok. Ostatnie metry podejścia. A przed nami jeszcze się wyłania Salatyn, czyli cel naszej drogi na dzisiaj. Jeszcze kawałek jest, no z godziny będzie. Może kawałek nie jest, zaraz. Stowa już do 1902. Co za blednie. Pewno więcej niż 1902. Ostatni etap to już będzie zejście z Salatyna do auta. I będzie ono krótkie, ale przynajmniej tak. Na panoramę. Na ciąg dalszy chyba na Salatynie nagramy. Nagrywania przed szczytem, ale jednak jestem. Ale to już coraz bliżej. Ostatnie, ale niestety nic z tego. Jeszcze jedno się znalazło, ale
jest króciutki. Widać tam ten daszek. Sobie idziemy. Schodzimy z tego Salatyna. Nie wiem, który jest wyższy. Czy to. W każdym razie idziemy z jednego. I ostrą przez te dwie górki żeśmy przechodzili, a potem na Brestową, której stoimy, widać byłem Salatyn ze swoim. Już jest blisko, już jest bliżej niż dalej. Salatyn. W zasadzie to najwyższe wzniesienie Salatyna jest tam. Chyba. Łącznik szlaków. My teraz zaiwaniamy Białowiecki. Razem z drugiego wierzchołka Salatyna. Na dole górna stacja kolejki ośrodka narciarskiego. Szlak od górnej stacji tejże kolejki. Brestową. Pachoł. Za nim panówka, chluba kopa, trzech kopka nie widać za bardzo. Zasłania spalena jest zasłania. Rochacz tam ostry widać i Wołowiec. A za Wołowcem jeszcze czerwone wierchy, no i Tatry Wysokie ze Świnicą Lodowym, Gerlachem. Lisami Miękuszowieckim. Dokładnie. Przygotowania do rozpoczęcia ostatniego etapu. Zejście do auta z poziomu 2040 na poziom 800 metrów. Niewiele bliżej, ale tyle dobrze, że jednak bliżej niż do autobusu. Jeżeli wszystko przewidywania się sprawdzą, to będziemy schodzić tą doliną. A jak się nie sprawdzą, to tamtą doliną. Ale się za niedługo okaże. Jeszcze rzut oka na otoczenie. No już tam niestety reszta schowała się za grzbietem, ale nie chce mi się już tam włazić, także będzie w poprzednich fragmentach filmu. Jest w poprzednich fragmentach filmu. Schodzimy zielonym szlakiem. Nieprawdopodobnie upierdliwym, rozwalonym jak jasna cholera. Masakra. Jakby tu było mokro,
to można na tupie zjechać z całego tego Salatyna do doliny. Na szczęście jest sucho, co nie zmienia faktu, że i tak się kijki mocno przydają. No ale chyba się będzie wypłaszczać za niedługo. Jesteśmy na poziomie 1770. Udało się już prawie 300 metrów zejść, także jeszcze tylko 900 zostało. Haha. No ale co zrobić? Idziemy, idzie się. Z nowym zapasem wody, bo się znalazło źródełko. Także jest rewela. Schodzimy z takiego czegoś. Jest tam jakaś ścieżka gdzieś. Chyba dwóch ludzi już tym szlakiem szło przed nami. Także coś tam wydeptali, ale nie jest to najbardziej oblegany szlak w Tatrach. Taki las pomalowany na srebrno. Tam gdzieś z okolic tej kupki, na którą jeszcze świeci słońce, znaczy to jeszcze oczywiście nie jest nawet blisko szczytu, no ale gdzieś tam z tych okolic idziemy. Już tu nic więcej nie będzie widać prawdopodobnie. Poziom 1400 metrów, no nie wiem, z 2 godziny do zachodu słońca, no tak będzie na styk. Mam nadzieję. Zeszliśmy 900 metrów z Salatyna do tego miejsca. Doliną głęboką. O Jezus. Nogi mnie bolą jak jasna cholera. Ale na szczęście teraz już będzie łagodnie, bo dystansu to jeszcze z połowa zostało, ale do zejścia już tylko 300 metrów. Oj Boże, masakrycznie ciężki i żmudny szlak. Salaty, 2 godziny. Banikowskie sedlo, 2 godziny. Warzywo spod chlboką doliną. 2. Ale jak, my nie idziemy 2, my wyszli 15 po, a jest za 15. Czyli idziemy 1,5 godziny. Mostek na potoku w dolinie Parzychwost, do której... O, tam taki wodospadzik. To może doszliśmy do połączenia z niebieskim szlakiem. Dolina głęboka, chlboka, łączyła się z doliną Parzychwost i schodzimy nią do Doliny Jałowieckiej, co mam nadzieję niedługo się stanie. Jesteśmy już na wysokości 1100 z małym groszem, także 900 metrów różnicy wysokości już pokonane. Zostało 300, także jest git. Mostek na dolinie, na rzece w dolinie Parzychwost. Ojejku. No, na szczęście jest w lepszym stanie niż mostek na rzece w dolinie Raczkowej. Ojejku. Także udało się go pokonać. Walimy dalej do szlaku żółtego. Aj Boże.
mostek. Teraz już nad potokiem w Dolinie Jałowieckiej, już żeśmy zeszli do tej najniższej, teraz kurczę w cholerę drogi jeszcze doliną. Mam nadzieję, że w miarę jakimś wygodnym szlakiem. No ale już jest nisko, tu już mamy do zejścia 150 metrów też. Płasko, ale długo. Jezus. Ale kurczę, trzeba zakurzyć. Pieprzyć to, bo trzeba zakurzyć i powywalać kamienie z butów. Zrobiło się odrobinę ciemno, jeszcze nie jest całkiem ciemno, ale lampki się już przydają. Jeszcze zostało pół godziny. Może coś koło tego. Miejmy nadzieję, że nie więcej. Ale już wysokość 870, czyli według wysokości to jeszcze zostało do zejścia nie więcej niż 50 metrów. Powinno to szybko zlecieć z ciemi. Chyba, że zaczniemy podchodzić do góry. Ujście Doliny Jałowieckiej. 805 metrów. Co my tu mamy? Tam już nie ma żadnego szlaku. Albo jest. Kwaczany 11 km. Rozprzestrzenie na Tokarzynach 400 metrów. To jest ten, tam gdzie ta droga odejdzie. No i pięknie. Zejścia większe niż z rysów do morskiego oka. Ojejku, ale na szczęście to już jest koniec.